Dobra, lecimy kolejny odcinek. Roślin i zombiaczków. Jest tak. Dostaliśmy nową roślinkę, papryczkę. Więc oczywiście ją weźmiemy, bo się przyda na tego zombiaka. Jeszcze nie wiemy, co on robi, chociaż ja wiem. Ale nie powiem, jeśli ktoś nie grał. Więc tak, przydatne będą na pewno, to jest dobre. To weźmiemy. Ten czas może uratować. Lodowe czy podwójny. Albo coś dali do boku, chociaż nie, nie, już się nic nie zmieści. Dobra, takie roślinki wystarczą, chociaż dałoby się ich z innymi. Na pewno słoneczniki są obowiązkowe. Lilie wodne to samo. No i jakieś ofensywne roślinki. Coś tu szybko lecą słoneczka. W sumie nawet dobrze. Tutaj później ta bydlaka. W sumie. Czynimy tak. Chlebaczkę użyjemy. I będziemy budować słoneczniki. Tak najszybciej. O! Nie taki był plan. W takim razie użyjemy papryczki. O! Pokazałem jej działanie. A teraz już trzeba zwykle gorzko strzały. Kurde, badę. Trzeba kabaczka użyć. Skoro to tak rozgrywał, to trzeba to naprawiać. Zwaliłem sprawę. Bo kawaszka było lepiej użyć na tego. A trudno. Czyli się nasz spowalający tutaj tego rozwali na spokojnie. Zaraz będą się pojawiać w wodzie. Na pewno. Tutaj się wspomóżmy. O! Już się pojawiają. W sumie na to mamy łatwy sposób. Sprątnik to jest fajna roślinka. O, teraz użyjmy tego może. Jeśli chodzi o słoneczka, to się ustabilizowaliśmy. No tu musiałem lilię, bo kurde się przedziera do nas. Nieładnie. A już spadnie. Pierwsza wielka fala, którą na pewno odeprzemy. Patrzcie, ile zombiaczków.
O, tu się pojawia właśnie ten. No nie, trzeba papryczkę użyć. Przez to, że on zamraża tutaj planszę. To jest bardzo niekorzystne. Albo kawaczka chyba też. Kawaczek też byłby w porządku. No, w tym momencie najlepiej wychodzi mi budować potrójne groszkostrzały. Bo widzicie, ile to jest zombiaczków. To ja to chyba nie było nawet. Można zabezpieczyć słabe linie. W ogóle... O! Można i tak. Jakby się przypadkiem przedarły, to jest dobra obrona. Cooldown jest dosyć długi. Lepiej używać wcześniej. No, proszę bardzo, kryształ. Kryształ się przydał. $1000. A my zbieramy lepszenie. Na schod dodatkowe właściwie. Nawet nie działa kabaczek. Kolczak. Przebija opony i rani zombiaki, które na niego nadepną. Kolczak to jest fajna roślinka. W sumie użyjemy ją potem, ale jeszcze zobaczmy leksykon. Tak. Wydaje mi się, że to w jednej linii wszystko niszczy. Kolczak z kolei obrażenia normal to obrażają wszystkie zombiaki, które na niego nastąpią. Dodatkowo zombiaki nie mogą go zjeść. To jest dobre. Na cały sezon. I zombiak. Zomboni. Teraz będą zombiaki w bobslejach. Dobra, te zombiaki się pojawiają razem z zombonim. Jeśli on dostaje loot. My ich nie mieliśmy normalnie. Ale mogą się pojawić. Może nie, czy ten slot brać, czy przypadkiem nie fajniej byłoby kupić lepszy. Ulepszenia były ciekawsze. No, ale nie są one obowiązkowe. Więc gramy. Może jakaś minigierka? Nie. Jest tak, oczywiście to nam potrzebne. To wam pokażę. Tylko, że lodowego nie mamy.
I to by się swap przydał. A nic. Idziemy. Wydaje mi się, że to są dobre roślinki, bo wcześniej na spokojnie wygraliśmy. Kolczak też jest w porządku. Już leci zombiak. Może tym razem gramy bezpiecznie i gorzko strzały puśćmy jak najszybciej. O, tu będą aż trzy te etapy trudniejsze. Kolejny zombiak. A gdyby tak, zacząć od budowania tego. O, tu się pojawia ten mocniejszy bydlak. Kolczatkę postawię. Tu nie jestem pewien, ile ona obrażeń zadawała, bo chyba nie za dużo. Kolejny zombiok. My kolczatki nie zdążyłem. Zamieszanie zrobiło. Może zrobię jeszcze tak. Teraz będą w wodzie. A my potrzebujemy kasy. O, już tu w wodzie. A to akurat ten słaby. Póki co radzimy sobie. A minus jest taki, że nie mam nic, co by ich jakoś tam opóźniło. Mogę kolczaki stawiać. O, pierwsza wielka fala. Dobra, stawiamy tego bydlaka. Nie ta słaba fala, myślę, że. O, jest z wiadrem. A to i tak nie jest jakoś szkodliwy. Bo możemy użyć tego. Teraz zdychaj, gościu. Kolczakami się zabezpieczamy. O, właśnie, kolczaki są mega mocne z tym spowalniającym zombiaczkiem. A prądnik jest w sumie idealnie pod nurka stworzony. Proszę bardzo, ile kolczaków.
O nie, tu się przedziera. Ma słaba linia obrony. Trzeba wzmocnić na górze i na dole. Coraz więcej. Druga fala ogromna. Masz dwóch. To nieźle. Użyjmy tego. Ile zombie? Użyjmy tego oczywiście. Zobaczek. O, widzieliście, jak kolczak zadziałał fajnie? Zabiło go od razu. W sumie... dobre. Można powiedzieć, że... lepsze od tej... papryczki, chociaż nie. Papryczka jest lepsza. Jakiś bydlak był pod wodą. Bo i to jest finał. Które spokojnie powinniśmy ugrać, bo mamy kolczak, mamy papryczki. Wszystko mamy. No tutaj już jest. No. Użyjmy tego. I sobie to by było na tyle. O, co tu za fajna karcinka? Zobaczmy. Jakieś drzewo. Płonący pień. Podpala groszki przelatujące przez płonący pień, podwajając zadawane obrażenia. Ta karcinka ma mega potencjał w połączeniu z lodowym gorzkostrzałem podwójnym i poczwórnym, z tym to najbardziej. Bo gdyby dać zwykłe, to szału nie będzie. Ale jeszcze zobaczmy opis. Fajny opis. No i mamy nowego zębiaczka, teraz z delfinem. Nie, czy on ma jakąś specjalną właściwość, czy tylko po prostu jest bardziej utrzymany. Tak, na pewno wypróbuję ten pień. O, tak sobie. A z kolczaku nie trzeba brać, bo widać, że mamy słabe zębiaczki. Jest idealnie poziom dla nas.
Wziąłem same ofensywne roślinki właściwie. Po to, by jak najbardziej wykorzystać potencjał nowej rośliny. O, na tym samym rzędzie. Wspaniale. To chyba jest losowość, jak oni się poruszają. Już budujmy tutaj rząd kolejny. Nie, dwóch naraz. Już kurde blady. Za bardzo nic, co by go... Dobrze, że to ma niski cooldown. Aby się przydał ktoś mocniejszy, na przykład on. Co? Czemu, że tak źle ze słonecznikami rozegrał? Teraz patrzę i bardzo źle. Dajmy tutaj potrójnego, co się będziemy... Tak bym chciał pokazać, a nie czy to jest dobry moment. Jeszcze jedną linię będę miał za słabo, przez to i problem. A, to słaba fala. O, jest ten, z Akinem. A on jest mega szybki. Nieźle. Dobra. Zostawmy jeszcze tego. Kuźwa mać. O ja pierdziele. To nie było w planie. To mnie teraz przechytrzył. Dobra, przyznam się, że to mnie zaskoczyło. Ten zombiak jest naprawdę mocny, ale oczywiście są na niego sposoby.
Lotnik przykładowo to najlepszy sposób. Dobra, już postawię tego konarka. Nie. Że ściągnął nie to, co trzeba. Strzelać w dziada. Chyba niszczyć, bo... Nie no. Szał mi tyle rozpieprzył. Dobra, teraz się zemścimy. Zemsta, zemsta. O! Przecież to już to wielki orzech ościan. O, nie da się przeskoczyć. Więc tak, to nam będzie potrzebne. Obowiązkowo, zobaczmy leksykon. Wytrzymałość bardzo duża, tu była wytrzymałość duża. Co on dla mnie zrobił? Ciekawe co. Delfin także jest zombiakiem. Faktycznie. To dobra, to bierzemy. Na niego potrzebna będzie papryczka albo kolczak. Weźmiemy jedno i drugie. Na pewno weźmiemy to. To... A, i oczywiście to! Że to kurde brał. Myślę, że jest w porządku wszystko. Tu będzie kombinować. Z takimi rzeźnami. Bardziej kombinowanie niż ofensywy, ale dzięki temu będzie ciekawiej na tym poziomie. Już jest zombiok. Którego zniszczenie standardową metodą. Teraz wpada ostatni poziom tego rozdziału, powiedzmy. Tu już trudniej, no to może... Co tam budujemy?
Pewnie ciemne najlepiej. Nawet bym nie wybudował. Tu się zablokujemy. Nie przeskoczę tego. Ha, ha, ha. A trochę potwa za nim, on go zniszczy. A ten nam już uszkodzi. Naszego orzecha biednego. Nie, znowu. Zdążymy? Jak nie, no to... Dobra, nie zdążymy. A tutaj już tak. No zobaczcie, no ja nie oberwał aż tak bardzo. Spoko jest ten orzech. A tutaj buduję tak samo, jeśli chodzi o te orzechowe ściany. Kurczaki może. Świniak mamy wystarczająco. To już ościany to już będą obowiązkowe roślinki do końca gry. A właśnie budować tu. Ten poziom i kolejny i tyle. Może jestem śpiący. Wciągnąłem, ale nie przeskoczyłby. Tego nie ma szans. Tylko fala. A tutaj teraz słabych zębiaczków. Nie, nie ma szans, że tym to przegrał. Myślę, że będę musiał użyć papryczki, a nie trzeba było. Płaczę, ten już płacze. Trzeba go wymienić. Ale akurat nie jest źle. Ale wciągaj.
ogóle tak zwróciła teraz uwagę, że te słoneczniki się tak uśmiechają. Na przykład ten kabaczek jest ma trochę ponurą minę. Samo się tyczy orychościanów. Ona jest za blisko, budowałem te orychościany. A to mój błąd. O, ten zdefian nie przeskoczył. Nie wiem, po prostu. Miniemy sobie jednostki. Żeby nieco rozkręcić pracę, użyjmy tego. Za jakim cudem ten zombiak się przedostał? Co to miało być? To nie miało być. Ciągać. Tu jeszcze kawałek. O. Jakaś wiadomość. Witaj. Słyszeliśmy, że urządza nas przyjęcie w basenie. Sądzimy, że to fajna sprawa. Zaraz będziemy. Z poważaniem zębioki. Teraz powinna być minigierka. Dostajmy kurczaka. A póki co to coś nie tak z tymi roślinkami. Nie no. Tego jeszcze nie. Dam go tu. Dobra, trzeba się jakoś zabezpieczać. Tu widać, że są tylko same takie potrójne, to fajnie. Bardzo fajnie. Że trochę zwaliłem naszego świadami. Oj, oj, oj. Nie, no, mamy jeszcze takie karty do pomocy. Użyjmy tego.
tu i nożnie. Teraz. O. Jest idealnie. Nie, kurwa, co ja żem zrobił? To nie tak miał być, ale trudno już. Druga fala. Nie, co tu się... Oczaku nie mieliśmy, co to ma być? Nie, tu żebym się pomylił. Byłoby trochę doli. Nie, zmarnowałem papryczkę. Zmasowany ostrzał. Na karcinka. Grze morski. Roślina wodna, która na krótkim dystansie razi wrogów swoimi zarodnikami. Czy to jest... Jeżeli mam ksywę człowiek z mgły, to dlatego, że lubiłem chować się we mgle, a potem wyskakiwać z niej na ludzi. Ach, to były czasy. Więc to jest odpowiednik na grzybka, tylko że na wodę. Czy jeśli najpierw trzeba ma mieć jeszcze linię. A tu widzę, że mamy nowego zębiaczka. Potem się dowiecie, co on może robić. To by było na tyle.